zanikają wraz z wiekiem. Z roku na rok człowiek przestaje być człowiekiem. Mijający czas to i zmiana obyczai. To są tego skutki, lecz w okrojonej skali. Materialne wartości przestają być pożytkiem, bo pieniądz staje się nadrzędnym dobytkiem. Tu już można kupić za niego prawie wszystko. Twoją dupę, matkę, siostry stającą się dziwką. I na odwrót, ziomuś, za parę euro to ty możesz usługiwać komuś. Nie rozumieć słowa pomóż jako pomoc bezinteresowna. Twa odmowa dość wymowna, lecz postawa karygodna. Ale opinia wśród innych tobie wisi i powiewa. Bo czego nie można dotknąć, tego dla ciebie nie ma. Tylko liczy się pieniądz, kasa kasę tu pogania. Przez co jesteś gotów do rodziny szkalowania. Czas już działa na niekorzyść tego świata. Nie masz opatrzności u ziomka ani czasem brata. Zanikły już bariery przejebane, że aż nie wiem, czy ten świat to naprawdę miał być dla nas jeden. Czas już działa na niekorzyść tego świata. Nie masz opatrzności u ziomka ani czasem brata. Zanikły już bariery przejebane, że aż nie wiem, czy ten świat to naprawdę miał być dla nas jeden. Po pierwsze, to co masz w sercu jest najważniejsze, bo to pierwsze z wartości, które wypełniają ludzkie wnętrze. To miejsce mieszczące tyle samo zła i dobra. Mocno otulisz miłością, czy z nienawiścią będzie zgoda. Po drugie, szanujesz brata, czy masz go w dupie. Czy jesteś jak przykupiony krupier, masz dostosowanie głupie. Czy więź i lojalność przeplatasz miłością braterską, czy plujesz z pogardą, jak tak twoje wartości są klęską. Po trzecie, każdy o tym słyszał, wie to przecież, jak w niebie. Czujesz się z bliskim, czy odwrotnie jest u ciebie. Nie darzysz ich szacunkiem, zwaśniona jest twoja rodzina. Gdy stracisz ich na zawsze, płacz, bo to tylko twoja wina. Po czwarte i ostatnie, odkrywam ludzkiej wartości kartę. Przez ciągły bieg za forsą masz łokcie i kolana zdarte. Miej oczy otwarte, bo chciwość drogi ma przetarte. Wybieraj mądrze, niepochopnie, samym sobą toż walki za żarte. Czas już działa na niekorzyść tego świata. Nie masz opatrzności u ziomka ani czasem brata. Zanikuj już bariery przejebane, że aż nie wiem, czy ten świat to naprawdę miał być dla nas jeden. Czas już działa na niekorzyść tego świata. Nie masz opatrzności u ziomka ani czasem brata. Zanikuj już bariery przejebane, że aż nie wiem, czy ten świat to naprawdę miał być dla nas jeden. Do czego zmierza ten świat, gdzie każdy jest sobie wrogi. Pierdolone fobie, zazdrość, wojny i paranoje. XXI wiek, gdzie żaden człowiek nie może zamknąć powiek. Boją się, że obudzą się tam, skąd nie można odejść. Wypada panować nad niebem. Nie potrafi ten, kto nie wie, że każdy ruch niesie za sobą konsekwencje. Konsekwentnie obserwuje każdy czynnik. Jest jeden czynnik, który wyznacza postrzeganie bliźni. Pozyski robią ludziom w głowach zamęt. Cywilizację upchaliśmy w nieruchomą fotografię. To świat ten, który na każdej prostej robi zakręt. I faktem jest, że podpisaliśmy pakty z diabłem. Posiadamy w sobie resztki człowieczeństwa, tak? Lecz wielu ludzi już w ogóle o tym nie pamięta. Aj, to sprawa pominięta, każdy o tym milczy. A coraz częściej spotykany jest ten widok wilczy. Czas już działa na niekorzyść tego świata. Nie masz opatrzności u ziomka ani czasem brata. Zanikły już bariery przejebane, że aż nie wiem, czy ten świat to naprawdę miał być dla nas jeden. Czas już działa na niekorzyść tego świata. Nie masz opatrzności u ziomka ani czasem brata. Zanikły już bariery przejebane, że aż nie wiem, czy ten świat to naprawdę miał być dla nas jeden. Własne wartości to już nic teraz nie znaczą. Patrzysz się tylko tam, gdzie lepiej ci zapłacą. Nie liczy się przyjaźń, miłość i braterstwo. Człowiek popełnia kurestwo, sprzedawając swe rodzeństwo. Przez nie ma ograniczony zwrot do rzeczywistości. Nie przyswaja sobie do własnej świadomości, że na świecie oprócz kasy ci się poczucie jedności. Grunt pod nogami i pewne znajomości. Ale po nim to spływa jak po kaczce. Wysłucha tego potem i tak zrobi kipisz matce. Nawet najlepszy ziom, co z nim mieszka w jednej klatce. Gdy nie ma kas, to słyszy sam dziś z tym radce. A ona nie szanuje siebie ani trochę. Gdy nie ma pomysłu, dupę traktuje jak maszynkę na flotę. Dla niej miłość to przeżytek, który już poszedł w zapomnienie. Bo teraz pęka w łapie lekiem na zbawienie.